Panie trenerze, no gratulacje, dzisiaj zwycięstwo gładko poszło, wczoraj było troszeczkę gorzej. No nie tak gładko, dzisiaj też widać było, że jednak po bólach, ale udało się wywalczyć to zwycięstwo. No, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Drużyna gra troszeczkę w okrojonym składzie, dwie poważne kontuzje w tym sezonie, Ania Borkowska i Ela Kidoń. To czołowe zawodniczki? Tak, no do tej pory Ania pozostaje najlepiej punktującą zawodniczką, mimo że rozegrała zaledwie jedno spotkanie w Ekstralidze, więc to też o czym świadczy. W trakcie meczu doznałyśmy małej kontuzji, znaczy takiej większej. No i jesteśmy wykluczone z tego sezonu. Jestem po operacji więzadła krzyżowego i łąkotki. Teraz mam rehabilitację, więc już z górki. Jak oglądałeś dzisiejszy mecz, patrzysz, koleżanki tutaj walczą. Coś czujesz w sobie, że brakuje mnie, tak? No tak, oczywiście chciałabym bardzo zagrać z nimi. Już tak, no widać, że brakuje nas, nie no, ale dziewczynki dają radę. Pozostaje niedosyt wczorajszego meczu, natomiast no... To też świadczy o tym, że dużo pracy przed nami i myślę, że tym okrojonym składem spróbujemy zająć jak najwyższą lokatę w tym sezonie. To wczoraj zwycięstwo, dzisiaj no niestety porażka. Ogólnie jak? Ogólnie jestem bardzo usatysfakcjonowana z swojej drużyny. Dziewczyny zostawiły serce, to wszystkie pracowały na ten wynik wczoraj i dzisiaj również. No, małe niedociągnięcia, zmęczenie może wpłynęło na to, że wynik taki jaki jest, ale 5-2 nie jest to bardzo wielka porażka, prawda? Także dziewczyny pracują. Uważam, że weekend był udany. Zwycięstwo, przegrana, ale uważam, że drużyna idzie do przodu, rozwija się, więc jestem zadowolona.